dobry, Ewo. Dzień dobry, wreszcie. Sobotki poranek, wreszcie, właśnie. Umawiałem się z tobą ile? Pół roku, rok? Rok. Jakie są największe minusy z bycia Ewą Farną? Największe minusy? O. Że musisz się jakoś uporać z tym, że codziennie wstajesz, patrzysz w lustro. I co, i musisz zrobić, co powiedziałaś, Ewę Farnę na twarzy? Musisz zrobić Ewę Farnę na twarzy, tak. Czyli co, make-up? Żeby cię rozpoznali, tak. A propos mediów, czy przekroczyły kiedyś swoją granicę prywatności? Ojej, przecież od tego one są, nie? Naprawdę? No tak, przecież nie będą pisać o tym, że mam nową płytę, no. Są pytania, wiesz, to są różne gazety, pytają mnie właśnie o studia, pytają mnie o związki, o miłości, o rodzinę. I ja zazwyczaj jakoś krótko, lakonicznie odpowiem, ale mówię, wiecie co, no nie będę wam mówić, czy mam chłopaka, czy nie mam chłopaka, czy jak często jestem w domu, no bo nie chcę na sprawach prywatnych budować promocji płyty. Ja tak myślę, że ta płyta jest dobra, powiem nieskromnie. Myślę, że... Napisana przez ciebie. Napisana przeze mnie, jestem z niej dumna, więc jakby staram się promować ją, ale nie na plecach, wiesz, moich prywatnych jakby spraw, no. Mówiłaś, że nie chciałaś rozmawiać na temat, nie chciałaś promować płyty za pomocą swojego życia prywatnego. Ja też postaram się w nie wchodzić, ale czy jako osoba publiczna, jak ciężko osobie publicznej i czy nie jest ciężej znaleźć kogoś? No jest trudno według mnie, a to wiesz, to nie mówię o sobie, mówię o jakby ogółu tego jaka jest sytuacja. Myślę, że nie jest łatwo. A dlaczego do ogółu? W sensie dlaczego? Co, facetów nie ma na tym świecie? I są na pewno, tylko no, często się boją, ja myślę. Ciebie jako osoby publicznej. Tak. Wiesz, nie chcą być fotografowani, boją się, bo mam 20 lat i jakoś tam chyba sobie w jakiejś dziedzinie radzę, bo bym się nie upięła jako kleszcz, wiesz, nie wysysała pieniędzy i tak dalej, no bo jakby nie mam takiej potrzeby. Nie wiem co takiego, może przestrasza ich to, że jestem taka samowystarczalna trochę. A jakie są rady dla takiej osoby w takim razie? Ja myślę, że takie osoby właśnie takich jest więcej, które mnie interesują, ale znowu są typy facetów, którzy mega by chcieli chyba, wiesz, tam się pojawić gdzieś obok kogoś, no ale taki typ facetów jakoś mnie tam nie kręci. Sama powiedziałaś, że facet potrzebuje, no że... No ma ego, no. No właśnie, trzeba zaspokoić to ego. No. Czy byłabyś w stanie je zaspokoić? Czy rzeczywiście byłabyś wtedy tak niezależna, ja silna, Ewa Farna? Nie, ja jakby na pewno jak mam faceta, to ja mam, wiesz, ja jestem taka oldschoolowa mega w tym, więc jest jakby facet, głowa rodziny, a później jest kobieta. Facet powinien jakby być ten taki, no tata, taki ten główny w tej rodzinie, więc to nie chodzi o to, żebym miała mieć jakiegoś pantoflarza albo wręcz odwrotnie. Głowa rodziny? W domu to jestem, wiesz, grzeczna dziewczynka. Mój kochany, ugotuję, wypiorę, to ja taka jestem. A masz kogoś teraz? A no pytasz, widzisz. Nie no, bo jak mówisz, moja dziewczynka, kochany. No wiesz co, powiem ci tak, 2 lata nie miałam nikogo, miałam ostatniego faceta tam 2 lata temu. Także poważnie, a teraz to nie chcę komentować, bo na pewno napiszą o tym, no więc... Jak... Masz! A... Gratuluję! Ale to, że powiem, że nie powiem, znaczy, że mam? Nie mów. To się wytnie, ale jak masz, to się cieszę. Nie, jestem szczęśliwa, czy z powodu płyty, czy z powodu faceta, powiem. Powiedziałaś głowa rodziny, ojciec, lubisz starszych facetów? Tak, zawsze miałam starszych facetów, wiesz tam, o 8-6 lat miałam, 2. Czytałem, mam nadzieję, że to twoje słowa, że jakby zadzwonił Kamel albo Radzimir Demski, to byś nie powiedział. Ojej, to dotyczy, wiesz, takiego wizerunku, no to mega. Naprawdę? No jest. A który według ciebie jest polskich piłkarzy? Johnny Depp, wiesz, takie te typy, no to strasznie, to ja lubię takie typy. Znowu wiesz, co będę ukrywać, jakbym go poznała, bo nie znam go, jakbym go poznała i byłby takim, wiesz, głębem kapuścianym, to dla mnie jakby seks appeal prysł, na pewno. To jeszcze ciutkę podrążę. Podrążaj. To jak podrążyć? Podrążaj. To nie, jak się mówi? Drążyć. Drążyć, podrążyć. Tak, czy nie? Jakby miał cię, tak, podrążyć. No. Jakby jakiś facet miał cię rozkochać, to jakby miał to zrobić? No właśnie tego nie wiem, ale na pewno nie takimi tymi klasycznymi, wiesz, cześć mała, masz chwilę, możecie zaprosić na drinka? Nie, nie. Najpierw miałam chłopaka ze swojego zespołu, no to jakoś tak naturalnie się rozwinęło. A później byłam konferencjerką czeskich Grammy, z też jednym czeskim piosenkarzem. No i też podczas pracy już pisałem scenariusza i tak dalej. No jakoś naturalnie to zazwyczaj z przyjaźni mi to się przerodziło. Ja nie potrafię tak, że od razu myśleć o nim jak o chłopaku. Ja najpierw muszę się skumplować, nie wiem, tak mam. Wypadkową jakich emocji jest twoja najnowsza płyta? Jezu, tam jest wszystko. Jeżeli mnie chcesz poznać, to masz tam 12 tematów, o których rozmawiam. Są to tematy przyjemne i nieprzyjemne. Nie bałaś się nazywać płyty tak, jak ją nazwałaś? Nie. Przecież było pewne, że wróci temat wypadku. Jestem chyba naiwna, ale mi to nawet na myśl nie przyszło, naprawdę. Ja wysłałam do wytwórni, do producenta jakby pomysł, wiesz, że to, że ta płyta jest trochę inna, że inność jest naszym atutem i czy to, że jestem inna, czy jestem temu winna. Więc napisałam to w takie, wiesz, w tym, w nawiasach. Ta płyta nie nazywa się winna, że wiesz, koniec, kropka. Jest pytajnik, jest, są nawiasy i jest, myślę, jasno zrozumiane, że chodzi o inność i jej konsekwencje, więc jakby dla mnie, wiesz, dla mnie to był mega szok, jak przeczytałam o tym i powiedziałam, nie, o Jezu, zapomniałam, w ogóle mi się nie skojarzyło, no. Poinformowałem na swoim fanpage'u o tym, że będziesz moim gościem. Masa komentarzy na temat wypadku. No. Aż mnie to irytowało. Ludzie się nie skupiają na tym, co nagrałaś, tylko na wypadku. Dużo się zmieniło w Twoim życiu po tej sytuacji? Dużo się zmieniło, nie aż tak w praktyce, jak wiesz, we mnie tam jakieś sprawy. No, ja na przykład pytano mnie, dlaczego napisałam na płytę utwór czwarty, nazywa się Przepraszam, bo to jest jedyny utwór i jedyna myśl tej płyty, która ma tam powiązanie do tego wypadku. Tam potrzebowałam, wiesz, się z tego wypisać, wyśpiewać, bo było, no kurczę, naprawdę to było przeżycie takie nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne, ale najgorsze było to, co się działo we mnie, nie to, co się działo wokół mnie, więc ja miałam jakąś traumę, wiesz, ja nie poszłam do psychologa, do psychiatry, ja nie wiem czego, bo jeszcze by się rozpisali, więc jakby potrzebowałam się z tego wyśpiewać i naprawdę mi to pomogło, więc widzę, że mogę na ten temat rozmawiać normalnie, aczkolwiek naprawdę nie było daleko od poważnego nieszczęścia. No to są ludzie, tak? To są Słowianie, powiedzmy, nie Polacy, ale Słowianie, którzy lubią, wiesz, wychwytywać negatywne rzeczy, lubią się czepiać, czekali na ten mój błąd, bo wiesz, ja ani nie zrobiłam sesji do Playboya, ani nie sypiałam z 10 facetami z biznesu, no nie mam jakby takiej historii, więc czekali na mój błąd i się wydarzyło, wiesz, i mają się czego czepiać, no to proszę bardzo, no jak ich to czyni szczęśliwym, moje nieszczęście, to proszę. Ja dlatego też w tym utworze tam jakby, to jest taka moja rozmowa z Bogiem, ja jestem osobą wierzącą i dla mnie jakby to, wiesz, to nie jest przypadek, że tak się jakoś tego otrząsnęłam fizycznie dobrze, no. Właśnie chciałam zapytać, jaki jest Twój stosunek do Kościoła? No trudny temat jak na Polskę, ale dla mnie, jakby jestem osobą wierzącą, wierzę w Boga, ale dla mnie to dwie inne sprawy, Kościół i wiara. Stało się to instytucją, raczej taką, która, myślę, dużo ludzi zniechęca od tej wiary i to mnie smuci, wiesz, bo ja sądzę, że wiara jest zarąbista, że mi mega pomaga. Ja też musiałam od 12 roku życia podjąć jakieś tam decyzje sama i to mi mega pomagało i myślę, że to były dobre decyzje, ale Kościół to są dwie inne sprawy, no ile takiego bagna się robi z powodu tego, ile patologicznych sytuacji jest w tym wszystkim. A propos negatywnych emocji, a właściwie przeżyć, czy nie będziesz miała lęku przed zdaniem prawa jazdy i znowu prowadzenia samochodu? Wiesz co, ja już prowadzę, 3 miesiące już prowadzę samochód. Prowadzisz, bo przyjechałeś dzisiaj taksówką. Tak, bo ja mam całe to w Pradze, ale co prowadzę, bo mi oddali po roku prawo jazdy. A nie po 2 oddają? Zabrali mi na 2 lata, ale to jest tak, że jak wiesz, zachowujesz się grzecznie, to po jakby połowie tej kary no odpuszczałam ci tę drugą połowę, więc jakby ja dostałam od sądu takie oświadczenie i jakby jeżdżę już 3 miesiące i wiesz, nie miałam traumy, bo nie miałam w sensie traumy przed tym siąść za kierownicę, bo mój błąd nie polegał na tym, wiesz, żebym nie dała komuś pierwszeństwa, czy żebym nie umiała kierować. Ja myślę, że potrafię kierować i myślę, że jestem w tym naprawdę pewna, bo jakby uwielbiam siedzieć za kierownicą, ale błąd był w tym, że tam gdzieś byłam głupia. Grasz ponownie na jakichś instrumentach, bo normalnie kiedyś często chyba na klawiszach grałaś. Chyba w następnym, wiesz, tasę koncertową zrobię z fletem, bo kiedyś tam w przedszkolu grałam na flecie. Z fletem? No, będziesz grała na flecie? Na flecie, tak. Fajnie, bo mi się w ogóle podoba ten, wiesz, nazwa tego instrumentu, flet. To jest fajne, nie? Nie, w ogóle, nie, tak zastanów się nad nazwą flet, no, grać na flecie, no, po prostu. To już tylko sama myśl, że będę grać na flecie, po prostu podnieca, no. Flet, kurde, no po prostu flet, no. Powiedziałaś to. Nie, ale to nie... Ty masz skojarzenia z... Jezu. Nie. Powiedziałaś, podnieca mnie to. Ale w się tak gra, że... Nie. I widzisz, to ja jestem tak naiwna, że ktoś to zrozumie znowu inaczej, tak samo jak tą winną całą, no. Dobra, no, to okej. Ja już milczę, Jezu, ja, no. Mój występ nie obejdzie się bez stopy, no. Ja zawsze tak mam. Pozwoliliśmy zadać moim fanom pytania do Ciebie na fanpage'u. pokaz. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Jakie jest twoje życiowe motto, pyta Bartosz? Ojej, dużo mam takich, wiesz, bez pracy nie ma kołaczy i tak dalej. Takie tylko naprawdę. Takie po prostu? Takie po prostu, no. Ja mam takie, nie ma rzeczy niemożliwych oprócz trzaśnięcia drzwiami obrotowymi. No to czytałam w twoim, wiesz, opisaniu. Ładne to było, fajnie to było. Gdzie czytałaś? A w opisie? No tak, w opisie. Zapraszam na mój wykład motywacyjny w Warszawie za miesiąc. Tak? W połowie listopada. A także te wykłady masz takie motywacyjne, tak? Poczekaj, jak ty przyjdziesz, to nikt się nie skupi na mnie, tylko wszyscy będą się skupiać na tobie. Ja będę stać za tobą. No, będzie takie... Dobrze. Co jest w niebieskiej siatce? To nie jest siatka, tylko bardzo dobra torba. Jaka siatka? Moja torba za chyba, ja nie wiem, 100 zł. Proszę. Słuchaj, dotknąłem cię. Czułaś to? Tak, tutaj jestem podniecona jak po flecie. Patrzcie, to. Grzebień. Portmonetka z prysznic, klucze, telefon, słuchawki i painkillery muszą być zawsze. A, na ból głowy? Tak. Tabletki w sensie. Takie czeskie, dobre. Jakie ładne! To się nazywa w Czechach różowe szczęście. Naprawdę? No, to taki naprawdę. W Polsce mamy niebieskie. A to takie ibupromy, wiesz, no, klasycznie. W Polsce mamy Jagra. A ta... A propos fleta, przepraszam. Po prostu kurde flet, no. Na pianinie też to się tak podnieca? Nie. No. Co myślisz o hejterach? Ja z nimi mam tutaj więź dużą. Tak? Ja myślę, że... Dostrzegają wszystkie moje cechy, których ja nie dostrzegam. Okej. Co hejterzy? Ja myślę, że to już zaczyna być pracą, bo wiem, że niektóre osoby są opłacane za to, że są hejterami. Ja trochę nie kumam z tego, że oni mają radość z tego, że komuś, wiesz, tam zaszpycają życie, czy kogoś robią takich nieszczęśliwych, smutnych, no. Co to jest za sens życia? Ja myślę, że teraz tyle ładnych rzeczy, wiesz, a ty musisz żyć życiem kogoś innego, no. Patrycja Gajda pyta, jak podoba ci się mieszkanie Łukasza? Jo. Bardzo! Kibelek masz fajny. Czy czegoś ci brakuje? Pyta Marta. Kibelek mam fajny. Wiesz co? Czegoś ci brakuje? Teraz niczego, jestem tak szczęśliwa, aż szkoda mi o tym opowiadać, bo nie chcę, żeby inni byli zazdrośni. No. Jest naprawdę, ja się mam zarąbiście. Paweł, czy zadasz jedno pytanie Łukaszowi? Ale rzeczywiście. Czekaj, jakieś takie wiesz, dobre. Dobra, opowiedz mi o tej Lady Gaga, bo chcę wiedzieć. A to poczekaj, bo to długie. To ja ci pokażę, jest taki materiał na YouTubie. Cały mój 20-minutowy speech na ten temat. Dobra, no to jest to. A skąd wiesz o Gadze? No to... Wiesz, no, posłali mi linka na Fyna w tym. Tak? A to nie oglądałaś tego materiału? Nie oglądam tego materiału, widziałam tylko informacje i fotkę. Ja się spotkałem z Lady Gagą. Jest to zapowiedź moich wykładów motywacyjnych, jest to na YouTubie, prześlę ci linkę. Super, super, fajnie. Wiesz co, to... Spotkałem się z nią w Stanach. A propos sesji, powiedziałaś o Playboyu, weźmiesz kiedyś udział w Playboyu? Nie. Nigdy? Nigdy nie mów nigdy, a ja mówię nigdy, ale... No, dlaczego? Wiesz co, bo ja bym chciała swoje ciało zostawić dla swojego faceta. I myślę, że facet, który spotyka się z osobą jakoś to trochę publiczną, wiesz, no może się dowie tak naprawdę wszystko, jej światopogląd, wszystko. I są rzeczy, które powinny zostać tylko dla niego. To jest na pewno moje ciało, wiesz, mój tyłek, który jest dla mediów za duży, dla faceta zarąbisty. Co śpiewamy u mnie? Co ma śpiewać na Blaskotek? Ewa, zaśpiewaj. Blaskotek na płotek i mruga. Wow. Widzi go mysz jedna, to jest wszystka wersja, i druga, a kotek filutek, kurde, ucieka, flet filutek, to są takie słowa, ja nie mogę, no zastanów się nad składnią słowa filutek, to jest jeszcze lepsze niż flet. Albo wiesz, jakich słów nie znoszę, na przykład torebka, no to jest strasznie dowcipne, no słowo torebka, zastanów się na tym, jakbyś tak nie używał słowa torebka, no. Torebka, no torba, no, ale co to torba ma wspólnego z tym, że tam wkładasz rzeczy, wiesz, jakieś śmiecionosz, czy ja nie wiem. No to jakbyś właśnie chciała nazwać torebkę? No jest prawda, że po czesku jest jeszcze gorzej, więc nie. Jak jest po czesku? Kabelka. Kabelka? To ładno masz kabelkę, ja ci bardzo dziękuję za to, że odwiedziłaś moją kawalerkę. Życzę ci, aby wszyscy się koncentrowali na twojej muzyce, a nie tylko na twoim życiu prywatnym. Fakt, że ja też o nie pytałem, ale starałem się jak najbardziej chronić, żeby nie przekroczyć tej granicy prywatności. Bardzo dziękuję ci za miłe pytania i wiesz co, jest jakby normalne, że to nie jest tylko wina mediów, wiesz, to na co jest popyt, to media pytają, więc jakby to jest takie Wzajemne, no. Ale więc dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wiesz, się spotkamy wcześniej niż za rok. Mam nadzieję również taką. Dziękuję Ci. Cześć. Patrzcie, mam takie pozdrowienie. Respect you. Respect you. To jeszcze raz? Tak. Tak. Żółwik. Respect you. O. Yo! Mam takie tylko z Tobą i ze swoim producentem. Naprawdę? Nagrane 2 razy. Dziękuję.